Dzień dobry, witam serdecznie. Przeglądając właśnie materiały, które nagrałem z prania dywanów od amerykańskiego producenta P&S, środków do prania tak naprawdę tapicerek materiałowych, tekstylnych i tak dalej, przeznaczonych głównie do detailingu, zrobiłem taki test konsumencki, mając pewne doświadczenie w praniu dywanów, ażeby Państwu pokazać, w jaki łatwy sposób można sobie te dywany oprać właśnie tymi środkami. Jest to zestaw trzech tak naprawdę butelek. Pierwsza to jest Terminator, która usuwa plamy, druga to jest Carpet Bomber, która tak naprawdę bierze i wspomaga Terminatora. Pragnę zaznaczyć, że jeżeli nie mamy dużych uporczywych plam, sam Carpet Bomber w odpowiednim rozcieńczeniu, którego możemy rozcieńczyć w stosunku od 1 do 8 do samego koncentratu, potrafi zrobić robotę, natomiast Terminator to przyspiesza. Dodatkowo mamy trzecią butelkę Finisher, która rozkłada obydwa środki, nie tylko Carpet Bombera, bo tam w filmie powiedziałem, że tylko Carpet Bombera, czyli tak zwanego Prispraya, rozkłada również i Terminatora do pozostałości jałowych, jakbyśmy sobie zmierzyli to w odpowiedniej skali pH. Mamy wszystko praktycznie czyste, wywalone z brudu, jałowe, materiał gotowy do użytkowania po wyschnięciu. Także zapraszam Was na test taki konsumencki. Pragnę zaznaczyć, iż naprawdę ten środek jest bardzo dobry, zarówno w praniu dywanów, jak i tapicerki samochodowej. Nie przemaczamy, skraca się czas, skraca się tak naprawdę nasza praca. A ktoś tam pisał mi w materiale, że weź odciągnij ekstrakcyjnie. Naprawdę robiłem takie testy. Żałuję, że nie wstawiłem zdjęć, że nie wstawiłem tego materiału, aby Państwu pokazać, że naprawdę nie ma co tam za zbytnio odciągać. Dlaczego? Dlatego, że te środki działają tak, że działają powierzchniowo czynnie, a jeżeli mamy odciągnięty brud, tak jak ja Wam pokazałem na zasadzie tornadora, później to odkurzyłem, podczas prania jeszcze naniosłem środki, przeszczotkowałem docelowo, gdzie były plamy, małą szczotką, akurat używam tutaj Wikanta, szczotki małej z dość twardym włosiem, po czym przeszczotkowałem sobie połowę dywanu z naniesionym proszkiem, tą szczotką ulicznicą Fiskarsa, którą widzieliście. Odciągnęłem na sucho, później zrobiłem lekką pukankę w odkurzaczu. Okazało się, że nie ma to sensu, więc tylko i wyłącznie była pukanka zrobiona z ciepłej wody w opryskiwaczu. To było dosłownie zroszenie z 2-litrowego IKFOA. W możliwości używania środków od pH 2 czy pH 0, chyba nawet z tego co pamiętam, mówimy to o opryskiwaczu 2-litrowym do pH 10. Także te środki można sobie naprawdę sporo spokojnie używać. No ale dużo by tu gadać, to jest tylko taki wstęp. Zapraszam Was do materiału. Przekazujcie ten kanał dalej. To jest test mój typowo konsumencki, tylko i wyłącznie po to, żeby Państwu przekazać moje spostrzeżenia i wnioski, jakie wyciągnąłem. Państwo macie możliwość wykorzystywania różnych metod i środków, których jeszcze w filmie nie wymieniłem, bo tego jest tak dużo na rynku, że czy to firma Prochem, Spechem Emsal, Maxifi, Void, naprawdę jest tego bardzo dużo. Pamiętajcie tylko jedno, że środki, które są skoncentrowane i podawane w formie proszku, nie do końca się zawsze wypukują, dlatego następuje ta migracja po przemoczeniu czy wody, czy czegokolwiek, jeżeli są nieodpowiednio odciągnięte. Pamiętajcie, że żeby to odciągnąć, naprawdę trzeba bardzo, bardzo porządnie się postarać i sporo wody wylać. I później sporo trzeba ją odciągać, mieć porządny odkurzacz z porządną mocą odsysającą, ażeby ta turbina sobie poradziła. Dziękuję, zapraszam do mojego testu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Rafał z Detailing Ozonmat, Płock.
Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony, Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Jak widzicie na tle, na początku nazwy odkurzacza, którym odkurzałem, jest to odkurzacz profesjonalny z niemieckiej firmy Kercher, ale tutaj widzicie dwa dywany i nie myślcie sobie, że te dywany zostały odkurzone tylko i wyłącznie tym sprzętem, ponieważ nie. Aby dobrze uprać dywany, musicie o tym wiedzieć, że najważniejsze jest tak naprawdę odkurzanie. Za dawnymi czasami, czy w dawnych czasach robiło się to, że się trzepało, czy to na śniegu, czy normalnie trzepaczką na trzepaku i oczywiście była to skuteczna metoda, natomiast bardzo nieskuteczna dla naszych płuc i bardzo zła, że tak powiem. Nawdychaliśmy się tego, chrychaliśmy i tak dalej. Także chwała, że my tego nie musimy robić. Otóż słuchajcie, jak widzieliście, ten sprzęt odkurzyłem, ale to i tak pozostawia takie włosie, jakie pozostawia. Oczywiście są turboszczotki i tak dalej, ale one tam Wam też zostawią sporo tego syfu. Najfajniejszym efektem jest użycie tornadora do odkurzania, dlatego profesjonalne firmy, które się zajmują detailingiem, używają tornadorów w tej chwili i masażerów trzepiących tak naprawdę te wykładziny samochodowe, ale tutaj skupiamy się na dywanach. Zanim tak naprawdę upierzecie dywan, obojętnie jaką chemią, czy sobie wypożyczycie ten odkurzacz, czy oddacie do firmy piorącej, no to już wtedy nie ma dywanu. Natomiast tej jakości w tych różnych firmach piorących też oczywiście, wiecie, no są różne. No nie mówię, że złe czy gorsze, oni się tym zajmują. Ja Wam tu pokazuję, w jaki sposób sobie zrobić te dywany w sposób taki domowy. Wystarczy Ci sprężarka, pistolet, który pokażę za chwilę, czyli tornador, 6-8 barów. Ja w tej chwili też daję swojej sprężarce odpocząć, bo jest bardzo ciepło dzisiaj. Materiał, kiedy nagrywam, to jest tak naprawdę końcówka lipca. Jest tu bardzo ciepło. Przygotowałem sobie miejsce, jak widzisz, taką altankę, wiatkę moją, halkę, nazywaj to jak chcesz. Miejsce do postoju samochodów przygotowałem sobie, zobacz, wybarwiłem sobie, wyczyściłem te betony. To wszystko jest ok. Nie ma tu żadnego syfu. No i chciałem Ci pokazać efekt tak naprawdę odkurzania przed praniem. Chemię, jaką będę używał, to nie ma to większego znaczenia. Jeżeli kupisz chemię dedykowaną tak naprawdę do odkurzacza, no to czy to będzie proszek, czy płyn do prania, to już pozostawiam to w Twojej gestii. Natomiast musicie pamiętać, że płyny do prania, te profesjonalne, jak na przykład z firmy P&S, mają bardzo fajne zastosowanie, ponieważ one się super wypłukują i nie ma z tym większego problemu. Z proszkami jest ten problem, że zawsze coś zostaje i migruje Wam tak naprawdę w strukturę włosia, materiału, z jakiego jest wykonany, czy dywan, czy tapicerka samochodowa, czy mówimy tu o fotelach, podłodze. Mniejsza o większość i pamiętajcie, że to się nigdy nie wypłukuje do końca. Problemy, gdzie przyjeżdżają ludzie na poprawę po praniu, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że plecy się przypocą w ciepłe dni lub gdzieś tam coś nam się pryśnie, nawet woda, i wychodzą takie białe chmurki, najczęściej na rożynkach góra, dół, i tak samo jest z dywanami. I problem wynika z tego, że te proszki się po prostu nie wypłukują. I pamiętajcie o tym, że najfajniejszą rzeczą jest właśnie w tej chwili szanowanie własnego zdrowia. Ja tutaj używam maski podczas pracy z tym tornadorem. Wy możecie kupić sobie te inne maski. Możecie takie jak do 19 po dwie pozakładać. Mówimy tutaj o tym, co się dzieje od 2019 roku i też możecie sobie tak naprawdę spokojnie takim tornadorem odkurzyć tak za pomocą sprężonego powietrza, sprężarki i tego pistoletu tornadora tak naprawdę ten dywan, i gwarantuję Wam, że efekt będzie dużo lepszy, dużo skuteczniejszy niż zwykłe trzepanie i odkurzanie. Dlaczego? Dlatego, że te włosie nam się podnosi. Tornador działa na zasadzie siły odśrodkowej. On nie dość, że nadmuchuje, to tworzy wir jak tornado, odciąga i wywala nam brud na zewnątrz. Oczywiście ja na sam koniec odkurzę jeszcze te dywany, żeby pozbyć się resztek, które no, migrują z włosia, jak pracujesz ręką, czy to prawo, lewo, czy góra, dół, i zawsze gdzieś ten pyłek zostanie, no to resztę sobie wciągnę odkurzaczem, ale to jest już luźny tak naprawdę pyłek i syf. I skuteczność prania jest co najmniej, tak jak Wam wszyscy tłumaczą, podnoszenie temperatur w proszkach o 10 stopni to następne 50 czy 40% skuteczności. Wiecie, to jaka ta skuteczność w końcu by było od założeń producenta? Jeżeli przy danej temperaturze 40 stopni on ma skuteczność 100%, to znaczy, że co, jak podniosę temperaturę do
70 stopni roztworu, to on będzie miał skuteczność, dajmy na to, 400%? To ile tego proszku wtedy, czy roztworu muszę wylać? Dużo mniej. No to tak nie działa. Owszem, one szybciej się, te plamy, po prostu usuwają. Natomiast nie każdy materiał jest zdatny do pracy z wysokimi temperaturami. Na to też musicie wziąć uwagę, takie sugestie i poprawki, bo możecie sobie narobić krzywdy. Tutaj mamy tą zależność, że podnosimy ten włos. Cały kurz, cały pył, całe roztocza i inne rzeczy po prostu wam wylatują, za przeproszeniem, kolokwialnie, w atmosferę, w kosmos. Macie to tak naprawdę uproszczone podczas prania z tego względu, że dużo mniej tego środka lejecie, ponieważ włosie macie podniesione. Nie musicie zalewać tak tych dywanów i tych tapicerek. A poza tym, jeżeli działamy na zasadzie płynów, gotowych płynów do prania z linii profesjonalnych, no to przede wszystkim pamiętajcie, że te środki są tak produkowane i stworzone, żeby nie zniszczyć tych materiałów, no i przyspieszyć nam pracę. Żadne jakieś tam wanisze i inne rzeczy marketowe nie zrobią wam takiej roboty, jak te profesjonalne rzeczy do prania, i naprawdę można sobie kupić, dopytać się, czy tam, gdzie się wypożycza odkurzacze, lub poszukać na forum. Naprawdę wujek Google w tej chwili to jest skarbnica wiedzy. Jeżeli szukamy mądrych materiałów, znajdziemy. No i zobaczycie, pokażę wam efekt finalny, jak to będzie wyglądać za jakieś 15 minut, jak cały ten dywan już będzie podniesiony, włosie tak jak tutaj, a tu macie taką czystą 50-teczkę. Zobaczcie sobie, tak to mniej więcej wygląda. Postaram się wam to jeszcze przybliżyć. Zobaczcie, o ile jest podniesione włosie. Może w ten sposób. Każdy syf, każdy brudek to po prostu jest wyrwany tutaj i śmiało możecie sobie to tak naprawdę wziąć i zniwelować. W materiale wcześniejszym, czy tam późniejszym, w zależności jak umieszczę ten film, może po tym wstępie takim i tej mojej gadce zobaczycie z muzyką, z podkładem. Tutaj będą takie plamy szły wzdłuż tego paska, jak to fajnie porozrywało i poodrywało to wszystko. Podniosło nam włosie. To są materiały akurat sztuczne, najczęściej zakupywane w tej chwili do domów. I to jest też bardzo duży problem, ponieważ ci ludzie, którzy są alergikami, nie powinni takich materiałów używać, tylko wszystko naturalne, czyli bawełnę, len. To są rzeczy, które naprawdę robią robotę. Wełnę. No i widzicie sami, zobaczcie, tu mamy takie te odcięcie, jak ten dywan jest podniesiony. Minęło 20 minut, jak widzicie, tak to wygląda. Po drugiej stronie też obdmuchany. Zawsze możecie sobie zrobić próbę, wziąć trzepaczkę i sobie popłukać. Jak efekt jest dobry, to nie będzie tak naprawdę wam się sypać prawie nic. Jak efekt będzie nieskuteczny, widzicie, o, mam trzepaczkę. Zobaczcie sobie od góry, może z tej strony, z drugiej. Przyłożę to w prawą rękę, bo jestem praworęczny, tą lewą to tak jakbym mrówkę klepał po tyłku. Zobaczcie sobie. I tu się prawie nic nie sypie. I pokażę wam, jak wygląda teraz podniesione całe włosie do odkurzenia i do prania. Więc żeby nie było, tak wygląda te włosie. To są takie sztuczki i porady dla was, żebyście się nie męczyli. Zobaczcie, jak włosie jest podniesione naprawdę tutaj. Ono jest aż normalnie żywe, można by było powiedzieć, złapało tlenu. Jeden i drugi będzie do oprania i czego będę używał, to wam już pokazuję. Jak widzicie, na tle tego okna czy parapetu, ja kręcę na żywo, doskonale o tym wiecie. Mamy środki od PNDS-a, ostatnio je testuję.
testuję w tapicerkach materiałowych. Ostatnio brałem również materac, taki zwykły do spania materac. Super sprawa, ponieważ nie zalewacie praktycznie nic w tym materacu. Nie musicie nic podgrzewać tych środków, po prostu nanosicie i używacie. Produkt pierwszy, nazywany Terminatorem, Enzyme Spot and Stain. Jest to środek, który służy jako odplamiacz. Napsiukujemy na przykład, tutaj mielibyśmy plamę. Napsiukujemy sobie ten środek. Czekamy dosłownie od 10 sekund do minuty. Można go zruszyć lekko szczotką. Pamiętajcie, że jak zruszacie, to nie na zewnątrz, tylko środek. Staracie się migrować plamę na zasadzie transferu do środka i delikatnie w kółeczko, leciutko ją rozciągając, ale nie po zewnątrz plamy. To środek mamy pierwszy, czyli zwany Terminatorem. Drugi środek jest tak zwany pre-spray, nazywany. Czyli tak jak powiedziałem, produkt drugi nazywany pre-sprayem. Tutaj przez firmę nazwany Carpet Bomber, Carpet and Upholstery. Upholstery Cleaner, czyli i do ściągania syfu, chyba tak mi się wydaje, ja do końca angielskiego też tak nie kumam, także za to przepraszam, ale w każdym razie chodzi o to, że jak mieliśmy tą plamę tutaj wtransferowaną, to napsiukujemy sobie po tych odczekaniu czasu około tam 15-30 sekund do minuty z całego pre-spraya na całą powierzchnię dywanu, jak tu widzicie. Czyli jak jest za duży, żeby Wam nie odparował, to dzielicie sobie na pół. Zostawiacie go. Producent podaje od minuty do trzech. No i zruszacie szczotką. Ja do takich dużych powierzchni mam przetestowaną szczotkę. Ulicznicę z Fiskarsa. Taka, żeby nie było. Możecie sobie zobaczyć, kupić. Bardzo dobre, sztywne, bo się fajnie wyczesuje. Fajny drążek. Ekstra się pracuje i przyspiesza pracę. No i jako bierzemy, napsiukamy, wyszczotkujemy, dajemy środkowi od minutę do trzech popracować i ściągamy sobie odkurzaczem ekstrakcyjnym. Proponuję ściągnąć najpierw na sucho, a później za pomocą delikatnie ciepłej wody można to sobie odciągnąć. Możecie to również zostawić i zniwelować to wszystko. Cały ten środek, który jest, a są to środki zasadowe, ten jest pre-spray z środkiem zasadowym, tak zwanym ich Double Black René Doyle, sygnowanym przez René'ego Doyle'a, Finisher Peroxide Treatment. Jest to środek, który rozkłada tak naprawdę resztki chemiczne tego środka, tego pre-spraya, środka, który służy do prania, na wolny tlen i wodę. I tak naprawdę to działa, bo jedne środki, te polskie, robią Wam kapsularyzację, to też jest niezłe, natomiast ten środek naprawdę to rozkłada, nic nie pozostawia, reakcja chemiczna po prostu następuje błyskawicznie, poza tym likwiduje Wam wszystkie nieprzyjemne zapachy, które by powstały, jakby było coś migrowane na, po urynie na przykład, przy pokale, to no, no niestety po wymiocinach, no to trzeba sobie o tym powiedzieć. Pozostawia Wam taki neutralny zapach czystości, świeżości, jak po dobrych proszkach do prania, do pralki oczywiście. To nawet go nie można porównać, bo jest to środek, który tak naprawdę rozłamuje wszystko na zasadzie strukturalnej i pozostawia Wam naprawdę jałową powierzchnię, bo mówię, woda Wam odparuje, tlen się ulotni, resztki, to co Wam wyjdą, możecie sobie odkurzyć. Ja naprawdę robiłem próbkę na płatkach kosmetycznych, na różnego rodzaju tak naprawdę szalkach i nic ten środek po prostu nie pozostawia. Dobra, nie ma co przedłużać, efekt finalny po upraniu Wam pokażę, także zapraszam do trzeciej części filmu. No, witam serdecznie w trzeciej części filmu. Miała powstać z trzech odcinków, ale będzie również czwarty, dlatego że wyozonuję jeszcze te dywany. Jak widzieliście w mojej szalonej zapowiedzi, która odbyła się dzień wcześniej, pokazałem Wam, jak ten system PNDS-a, którego tutaj użyłem w trzech butelkach, miałem tam dwie plamy, czyli Terminatora, tak naprawdę Carpet Bombera jako on jest używany jako pre-spray i finishera, który neutralizuje resztę tych środków. Przeprowadziłem czyszczenie tych dywanów. To są dywany ode mnie z domu. Dywany mają prawie
14 lat tak naprawdę i brałem je różnego rodzaju środkami, od proszków kercherowskich, czy to RM760, 770, czy tych nowych proszków, które ulegają biodegradacji, kapsularyzacji i nie wymagają niby wypłukiwania, poprzez środki Maxifi, poprzez środki tak naprawdę Spechem Enzal i jeszcze jedna firma, z która się też tak naprawdę bierze tak profesjonalnie, gdzie w Anglii, w Stanach Zjednoczonych używają tych środków. Nazwa mi uciekła z głowy. To powiem Wam szczerze, tak na próbę zastosowałem to, ponieważ no, myślałem, że środki będą bardzo drogo wychodzić w stosunku do innych. Te środki wpłynie od P&S, a te butelki, które Wam pokazałem wcześniej, cenowo stosunek ceny do jakości. Pomyliłem się bardzo. Środek, tak jak powiedziałem, wywalił mnie po prostu z butów, łącznie ze skarpetkami. Dla mnie jest sztos i naprawdę robi super robotę. Nie przemoczył. Specjalnie wziąłem papierek znowu. Przerwę sobie ten papier. Jedną połowę położę tu, drugą połowę położę tu. Jak widzieliście, użyłem do wyczyszczenia tornadora. Pokazałem Wam trzepaczką, że praktycznie nic z tego nie wychodziło więcej. Włos jest fajnie postawiony do góry. Dokonałem jeszcze później po tak naprawdę wywaleniu wszystkiego tornadorem próbne takie trzepania. Nic z tego nie wyszło na jednym i na drugim. Później wziąłem i odkurzyłem jeszcze te dywany przed praniem. Po czym wziąłem się normalnie za pranie i to, co na... No aż ciężko mi powiedzieć, sorry za zająknięcia, wywaliło mnie, mówię jeszcze raz, w kosmos, to jak szybko i skutecznie ten środek usuwa plamy. Terminator w czystym stężeniu, karpet bombera, czyli tak zwanego bridge spraya, rozrobiłem w stosunku 1 do 4, producent mówi, żeby rozrabiać 1 do 5, maksymalnie 1 do 8, ja zrobiłem sobie połowę tego, 1 do 4 i nie zalałem tego. Odkurzaczem tak naprawdę ekstrakcyjnym odciągnąłem i nie miałem w zasadzie za dużo co do odciągania. Zrobiłem sobie nawet taką płukankę, wiecie, i kawałek przejechałem tego dywanu sobie na płukance kwaśnej. Okazało się, że nie ma sensu tego robić. Wziąłem tylko, nalałem sobie, żeby Was tutaj nie oszukać, płukanki ciepłej wody i już nie używałem tak naprawdę natrysku z odkurzacza ekstrakcyjnego, tylko po prostu ze zwykłego opryskiwacza i użyłem do tego opryskiwacza tam chyba dwulitrowego Zika z hiszpańskiej firmy, która należy do konsorcjum Goisberg Grupa i KFOAM, to wszyscy znają z detailingu, a tu mamy tak naprawdę opryskiwacz również tej firmy Zika. I powiem Wam szczerze, fajna mgiełka, nie zalała, odciągnąłem. Tak naprawdę zostawiłem na drabinie jeden, wziąłem się za drugi, jak prałem, powtórzyłem cały schemat, czyli najpierw jak były plamy, to terminator, ale tych plam nie było, bo miałem chyba jedną czy dwie. Już musiał zerknąć, jak nagrywałem sobie gdzieś tam te, czy zdjęcia robiłem tych plam. Użyłem tak naprawdę tego środka, gdzie miałem rozrobione, słuchajcie, to jest druga butelka, więc 2 litry, 1,5 litra jednego i 1,5 litra drugiego i zostało mi, słuchajcie, 3 butelki, oszukałbym Was, 3 butelki, to jest trzecia, więc rozrobiłem sobie tak naprawdę 1 do 4, to wychodzi nam 300 ml, słuchajcie, na 1-2 litra wody, więc miałem półtorówkę tutaj, więc użyłem, żeby Was nie oszukać, 3,7 litra, no tak przyjmijmy, na obydwa te dywany. Dywany mają jakieś, ja wiem, 2,20 na 1,10 m, tak by trzeba było przyjąć. I naprawdę położone te papiery, słuchajcie, gdzie nie dotknę, gdzie nie wetrę, próbuję, tylko uważajcie, hydraulicy używają takich testów papieru, więc nie da się tego oszukać. I tak naprawdę, zobaczcie, już nawet tej migracji nie ma, co kręciłem dosłownie 15-20 minut tą zapowiedź.
No i co tu dużo mówić, no reszta środków pozostaje naprawdę dużo w tyle. Ja nie mówię, że one są złe, niedobre i tak dalej, ale czas, mówię, no ja jako amator dwu czy trzykrotnie szybciej niż standardowo prałem takie dywany. I oczywiście są firmy, które się w tym specjalizują. Są firmy, które z prania dywanów zrobiły sobie show, nie będę mówił jakie marki, ale no fajnie koleś kręci, draży mnie tylko, że mówi po angielsku, robi to pod publikę, chociaż robi dobrze robotę, no ale jaki wuj, taki strój, niech sobie każdy robi jego cyrk, jego małpy. Nie o to tutaj chodzi, ja też mogę kogoś drażnić, jak najbardziej to szanuję. I więc słuchajcie, wyozonuję te dywany podczas suszenia, puszczę to w cyklu tak naprawdę dwugodzinnym i jutro rano je wyrzucę na dwór, gdzieś tak w lekko zacienione miejsce i będą sobie tam te 12 godzin się napowietrzać. Zresztą mam możliwość jeszcze podłączenia takiej specjalnej dmuchawy gercherowskiej, gdzie ona trzepie od razu dywan i suszy. I to jest świetna też robota. Także jeżeli szukacie naprawdę dobrych środków, czy do prania materiałów tapicerowanych, czy w domu, czy dywanów, i nie chcecie się namęczyć, polecam Wam ten system tej chemii. To jest mój test typowo konsumencki, jako nazwijcie to sobie Krzysia, Misia, Rysia, pro konsumenta, który użył jakiegoś tam systemu w ramach testów, a naprawdę uwierzcie mi, trochę poprałem tych dywanów i materiałów tapicerowanych, także no tyle Wam mogę powiedzieć. Nie ma co tutaj dłużej przedłużać. W zapowiedzi widzieliście, ile tej wody odciągnęłem, nie to sobie ją obejrzyjcie. I zabieram się do ozonowania. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej części filmu, której pokażę tak naprawdę, jak się doprały te dywany, że nic w nich praktycznie nie zostało. To jest suche, fajne, ładne, świeże. Po ozonowaniu będziemy je wietrzyć od 12 do 24 godzin co najmniej. Później zostaną te dywany odkurzone w maseczce. Tak naprawdę można to zrobić. Można to jeszcze sobie po napowietrzeniu tak naprawdę obdmuchać tornadorem, jak ktoś ma, żeby resztki tych związków się zniwelowały. Ja dodatkowo może jeszcze zamgłowię to później pewnymi środkami, żeby zneutralizować pozostałości pewnych rzeczy i dopiero na sam koniec odkurzę. Zobaczę, zrobię sobie takie badanka i coś Wam tam więcej może powiem. Zobaczę. Nie chcę też wszystkiego zdradzać, bo z ozonowania to wiecie, że zapraszam na szkolenia, bo nie sztuką jest kupić ozonator i sobie robić robotę, lecz sztuką jest to robić świadomie dla własnego i innych bezpieczeństwa. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej części filmu.